Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piwus, witam was w 15 odcinku z Dying Light The Following na moim kanale. Moi drodzy, chciałem zacząć odcinek w trochę innym miejscu, mianowicie chciałem pojechać tam do siedziby matki, bo znowu wyrzuciło mnie u Jazeera i chciałem zacząć od zrobienia tej misji, czy misji, tego zadania z tą bronią i z tym złowieniem z tych skarbów i tak dalej. Ale akolita się odezwał przez radio i mówię, dobra, jak jestem już w drodze, to ja sobie będę jechał, a wy posłuchajcie, co ma nam do powiedzenia. Oraz, jak zwykle, ogłoszenia parafialne na sam początek, to znaczy, jeżeli seria wam się podoba i już nie możecie doczekać się Dying Lighta 2, zostawcie łapę w górę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to sobie go zasubskrybuj, będę bardzo wdzięczny. I w sekcji playlisty możecie zobaczyć inne serie, które prowadziłem dotychczas. Może wam coś przypadnie do gustu. Także lecimy, słuchajcie, co tam się dzieje. Ja będę sobie czytał i w międzyczasie będę jechał. Pignąć mistrzaka. Niewielu jest, nawet pośród nas, którzy umieliby poświęcić tak wiele jak ty. Dziękujemy ci. Aha. No to zajebiście dużo miał do powiedzenia, tak? Bo ja osiągnąłem tę ostatnią rangę, dlatego on jest taki przemiły dla nas. Ale ja sobie pojadę tak prosto. Prosto w lewo i prosto pojedziemy. Tak, wyjedziemy koło tej przepompowni. Tak będzie najlepiej. Także moi drodzy, co? Ja ruszam dalej na miejsce. Zaczniemy sobie granie od tej misji, bo później wrócimy się do Jazeera z powrotem na farmę. Oddam mu ten miecz, już będę miał dwa zadania zakończone i pójdziemy sobie robić monolity. Bo już zbliżamy się mocno do końca. Mocno do końca całej serii. Myślę, że już niedługo zakończymy Dying Light The Following i będziemy mogli brać się za dwójkę. Mam nadzieję, że jeszcze w ten weekend mi się uda, jest dopiero piątek. Także jak najbardziej do niedzieli mam czas, żeby sobie wszystko skończyć. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja to czuję, jak mi się głos łamie już. Coś mnie atakuje ostatnio. Jakaś choroba. Nie za dobrze się czuję ogólnie. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ponagrywać kilka tych odcinków i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to ja sobie będę leciał i jak już dojadę na miejsce, to się usłyszymy z powrotem. Licych. Teraz czekaj na znak. Tak, musiałem na chwilę wznowić nagrywanie, bo znowu akolita się odezwał. Tam ktoś jest uwięziony na ambonie, ale już nie chce mi się do niego iść. Już nie potrzebuję nawet do niego iść. A nie ten przycisk. I powiedział, że za to, co robimy, matka niech nas błogosławi. Ogólnie myślałem, że chodziło mu o to, bo rozjechałem jakiegoś typa po drodze i myślałem, że jak rozwaliłem żołnierza, to będą na mnie źli. Ale jednak to nie był chyba nasz żołnierz, więc jest spoko w dalszym ciągu. Ołtarz? Co to jest, kurwa, ołtarz? Przyjadę się, zobaczę, co to jest ołtarz i pojedziemy sobie tutaj. A bo wiecie co? Stawię auto tutaj, bo to jest już niedaleko. Tam jest ogólnie sprinter. Nie uda mi się w niego rzucić. Nie trafiłem go niestety. Czy na tym ołtarzu coś mogę zrobić? Ale biegnie do mnie Viral, chodź. No, także tyle go widzieli, ale co z tym ołtarzem? Ja coś tu mogę zrobić? Czy aktualnie... coś tu jest. A, zioła są. Mam ołtarz zaznaczony, okej. Okay. A może tutaj coś? No, mam maskę, okej. Okay. Maski kolekcjonerskie. Mam niekorzystane punkty jakieś, zaraz sobie je przydzielę od razu. Ale nie wiem, czy ja coś tu mogę zrobić. Tu są zioła na pewno. Może wytworzyć nowy przedmiot. Nice, to super. Liczyłem na coś większego, że tak powiem, ale jak nie ma, to spoko. Sprinter uciekł, no niestety nie trafiłem go. Dobra, jaki mamy poziom? Poziom kierowcy mamy. Zderzak skrzynkowy. Umożliwia zamontowanie ulepszenia zderzak skrzynkowy. Łatwiej będziesz sobie torować drogę przez hordy zombie. Reflektory, o kurwa, reflektory UV można mieć, zawieszenie terenowe, umożliwia zamontowanie zawieszenia terenowego, dzięki czemu będziesz miał szybciej pokonać trudny teren, dodatkowo ulepszenie zmniejsza uszkodzenia łazika.
I to jest fajne w sumie. I w sumie wszystko tu jest fajne, tak szczerze. Korci mnie, żeby porobić sobie. A tu jeszcze wzmocnioną klatkę można dwójkę sobie wziąć w ogóle. Łazik będzie jeszcze lepiej chroniony. Dobra, weźmy to. Korci mnie, żeby porobić te wyścigi, które tu są. Bo być może będą ciekawe nagrody za nie, ale tak szczerze, już jak jesteśmy na końcu gry, to nie wiem, czy chcę to tak specjalnie przedłużać, bo to nie ma większego sensu, mam wrażenie, przedłużanie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja się udaję się powoli na miejsce. I słyszymy się, jak już uda mi się tam dotrzeć. Okej, moi mili, moi drodzy, jesteśmy w jaskini. I tak jak wcześniej myślałem, trzeba zejść na dół. I tutaj jest napisane, znaczy tutaj, ogólnie było napisane, że tu są jakieś półki skalne. I faktycznie są te półki skalne i to chodzi o to dokładnie, rzecz ujmując. Mogę zrobić sobie apteczkę jakąś w razie W, żebym się kurwa tu nie zabił. W ogóle pierwszych części silnika mam 7 sztuk, tego mam 7 sztuk, to mógłbym wszystko posprzedawać. To ma jakąś wartość w ogóle? Chyba nie. Szkoda. Szkoda, bo by się przydało to ten. Dobra, 4 apteczki mogę mieć, także okidoki, będzie fajnie. Znowu się pieprzy to wszystko. W którą stronę teraz będzie najlepiej tu zeskoczyć? W sumie tu dalej są półki skalne, po których można sobie zejść. I niekoniecznie trzeba skakać do wody. Pierdziele. Aha. Wyjebało mnie na ambonę. Dobra, to otworzymy sobie skrzynkę i zobaczymy, co w niej w środku będzie. Ale nawet nic nie mówcie. Ja jestem już tak po prostu wściekły, że... Kosa agronomiczna i ona ma 220... Ile tam jest? Nie widzę, to jest tak zlane wszystko strasznie, nieważne. Nieważne ile jest, ale muszę stąd zejść. O, zajebiście się przyciągnąłem, prawie kurwa spadłem na dół. Ale jestem tu niedaleko, czekajcie. Właśnie, można wejść tędy, czemu ja mu zapierdalałem naokoło tak cały czas? Yo, patrzcie. Dobrze, że teraz to ogarnąłem, że widziałem te listki tam, które były. Ale dobra, wskakuję od razu do wody, nie będę się tutaj pieprzył z tym schodzeniem po półkach skalnych i tak dalej. Dobrze, że wcelowałem w wodę, nie? Bo tak przez chwilę kurwa myślałem, że nie dam rady. Dobra. To jest gdzieś na dnie to miało być. Gdzieś chyba nawet w tym miejscu. O, jest ta skrzyneczka. Czekajcie, wiecie co? Bo jestem już trochę pod wodą. Więc ja sobie szybko wypłynę. O, właśnie tak. I lecimy w dół. Otworzymy sobie tą skrzynkę. Tam też jest chyba rewolwer kolejny. I ogólnie jeden z tych najlepszych rewolwerów weźmiemy sobie do EQ i będziemy go używać. Wytestujemy go w ogóle, ale on tam ma 300 chyba tych obrażeń. Coś opuściłem? Brak miejsca w ekwipunku. Aha, czy nie mogę wziąć amunicji. No ale dobra, teraz trzeba stąd wypłynąć i się nie utopić. Ale widzę z tego co widzę, tam dużo staminy, więc nie powinienem się utopić raczej. Tak. Ideczko, bliżej mikrofon sobie wezmę, bo jestem za cicho. O. Ale tylko deczko. Czy bo ja ogólnie mówię do środka tego mikrofona, powinienem mówić do membrany, tak. Tak by nakazywało, nie? Dobra. Czy ja dam radę gdzieś tu się wspinać tak sensownie, żeby stąd wyjść? Po tych półeczkach trzeba chyba się wspinać. Dobra, widzowie, widzimy się, jak już tam wejdę, bo przecież to będzie masakra, jak ja tu będę się 3 godziny wspinał. Okej, moi drodzy.
Jestem na farmie Jazira z powrotem. Nie wiem, co się stało, ale znowu mam 40 FPS-ów w tej grze. Próbowałem ją zrestartować i tak dalej. Nie wiem jakby o co chodzi. Mam nadzieję, że w dwójce nie będzie takich problemów, ale oddajemy szablę Jazirowi. Słuchamy, co ma nam do powiedzenia. Jazir, mam dla ciebie prezent. Niewiarygodne! Znalazłeś ją! Trochę się narobiłem. Powiedz mi, skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Powiedzmy, że pewnego dnia byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Dzięki. Daj spokój, nie wyklisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Nie mogło być aż tak źle, co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? O kobietę i kurczaka. Kurczaka? To było 5 lat temu. Matki Ezgi nie było już od 1,5 roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie, trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szablę swojego dziadka przeciwko kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i? Co było z tą wdową? A jak ci się wydaje? Adam miał koguta i wygrał szablę mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. Ale sadek, widzowie, tak szczerze. Szkoda Jazira, bo jak to mówią, kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma w kartach, no ale Jazir ani w tym ewidentnie nie miał szczęścia. Jesteśmy już praktycznie na końcówce. Zostały jakieś tam kilka zadań pobocznych, których zbytnio nie chce mi się robić, one nie są zbytnio atrakcyjne dla mnie. Ale mamy te monolity, moi drodzy, do zrobienia. Jeden jest tu, drugi jest gdzieś tu. I trzeci jest tu. Ogólnie to znalazłem sobie szybszą drogę od matki tutaj. Można było przejechać tą stroną tu całkowicie, cyk w prawo. Tu. I jesteś u Jazira, a nie musiałeś zapierdalać naokoło całą mapę. Ale to jakby, no tutaj, jak wiecie, czasami coś tam na górze u mnie nie styka i nie myślę za dobrze. Ale tak było właśnie. No dobra, jedziemy na te monolity, no bo co mamy robić? Także co, ja jedę po pierwszy monolit i słyszymy się już na miejscu, moi drodzy. Być może to jest ostatni odcinek. Mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli tak, no to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. Okej, moi drodzy. Jak możecie zauważyć, jestem już na miejscu. Cała sytuacja, tam jest ten śmietnik plujący. Wiecie, ja mam kuszę ulepszoną przecież. A sześciostrzałowiec i Ranger. Ranger ma 681. Ranger jest chyba najlepszy z nich wszystkich. Jeżeli chodzi o obrażenia. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tamten miał też około 300 chyba, czy ponad, delikatnie ponad 300. Ten ma 382. Zadania były 4 chyba. To 3 pistolety plus 1. Jedna szabla. Kurka siwa. Próbuję sobie to jakoś wykoncypować tak po swojemu, ale mi nie wychodzi. 300, 270... 8277, to jest ten kij do krykieta chyba, który usunąłem na chwilę, nie? Tak mi się wydaje. No ale dobrze, mamy... Dobra, pozwolicie, że sobie przepłynę, bo słyszałem już wirale za mną. Mam szczerą nadzieję, że te szmaciorze nie umieją pływać. Ha, on nawet... Ej, dobra, potopili się, bo ja zauważyłem, że one, kurwa, biegną pod wodą. Mówię, co jest tej? Jak to biegniecie pod wodą? Jezus, wyleź stąd. Ja ci, kurwa, dam do mnie pluć, ty. Chuju. Zdechłeś na strzała? Tak. Następny śmietnik, gdzie jesteś? Gdzieś tam. No. Ja wam, kurwa, dam na mnie pluć. Czekaj, podniosłem ten lakier? Podniosłem, dobra. Zbadaj miejsce, okej. Panie Attilo, znalazłem jeden z tych monolitów. Jak wygląda?
Zajebiście wielki kamień i jakieś stare malowidło. Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. Coś jeszcze? Tak, ktoś dopisał z boku: Amir kocha Jasminę. To pomocne? Dobrze, panie Crane, idźmy dalej. No, pewnie to jest zajebiście pomocne, mordo. Chyba, że to jest nasz Amir, który... Być może tutaj się uniwersa krosują. Znaczy, kurwa, jakie uniwersa, jak to jest jedno uniwersum, idiota, ale no... Wiecie, o co chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Dalej to jest... O kurka, siwa. Dalej to jest faktycznie dalej. To ja bym, wiecie co, zaczął sobie od tego miejsca. Bo w tym miejscu, jak sobie to odhaczymy, to tutaj będzie następny i tu jest ta rezydencja. Więc będzie bliżej do rezydencji później. Więc musimy jechać tam. No a tam dojechać nie będzie prosto. Będzie trzeba, kurwa, jakiś taki zawijazd dziwny zrobić. Albo ten ocaleniec co tu robi? Nie wiem, o co chodzi z tym ocaleńcem. On od początku tutaj jest. Nie wiem, co to się dzieje. Może jak będę jechał w tą stronę, to sobie go zgarnę i zobaczymy, co mu jest i dlaczego on tutaj jest cały czas. Ale ja się raczej cofnę. Pojadę sobie drugą stroną, także widzimy się już na miejscu. Okej, moi drodzy, jesteśmy przy kolejnym miejscu. Skąd? Aha. O, jeszcze nie trafiłem sobie, zajebiście. A, oni są wytrzymalsi, to ciekawe. Ja pierdzielę. Dobra, jak duży jesteś, powiedz ty mi, kolego. I czemu mi tak klatki spadają, jak się w tą stronę patrzę? W tą stronę, jak się patrzę, mam stop, to mam 40, kurwa, ty. Dobra, znowu mi się przełączyło wszystko. Oczywiście, że tak. Kolejny jeszcze. Dawać. O kurwa, trafił. O co, nie zabił? Jej, jakim cudem? Ej, yo, ja też jej nie zabiłem. Co jest? Ona się pali w ogóle. Zajebiście, jeszcze wirale tu kurwa przyjdą. O Jezus. Tak źle i tak niedobrze, no. Siema. Ja pierdolę, co jest z wami nie tak? Spierdalaj na dół. Ej, w ogóle, ale to jest strasznie nie fair, że jak nie ma w pobliżu wirali, ale coś wybuchnie, to one się respią nagle, bo jest wybuch i muszą przybiec wirale. To jest delikatnie na minus według mnie, jeżeli chodzi o Dying Light'a. Ale spoko, już sobie poradziliśmy i tamten duży będzie we mnie rzucał teraz. Czekajcie. Czy toksyczny bełt na niego podziała? O, zajebiście, trafiłem sobie nie w to, co trzeba jeszcze. Gdzie jest ten monolit? Co? No dobra, tu powinien być jeden z monolitów. Ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. Ej, jak? Toksyczny bełt w głowę ma na strzała tego ziomka? Wait a fucking minute, ile to ma kurwa obrażeń? 480. Ja go tak przypadkowo jeszcze trafię. W ogóle wow, nice. Ale jeżeli to tak działa, to zajebiście, mi się to podoba. No nie pierdolę, że coś go zepchnęło do wody. No trochę na to wygląda. No jest to wszystko ewidentnie jakby zanurzone, więc jakbym miał tam zejść. Ale jak ja mam tam zejść? Widzę, że tam
tędy jakoś bym dał radę, tak czysto teoretycznie, się przetransportować. A jeżeli ta kusza jest tak mocna, czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej? Że ja takie kuku mogę nią robić. I to tym dużym. Jak ja bym wiedział, że te duże mam na strzała, to bym częściej używał. Dobra, ten monolit jest tu prawdopodobnie, nie? To nie jest ten monolit? Jak to nie? Kurwa, to gdzie jest ten monolit teraz? Tą wodą jeszcze jest, kurwa, tyle widać, że... Dobra, tu coś jest. Dobra, odhaczone. Także nice, znalazłem, nie musiałem się posiłkować internetem, bo się liczy. I to bardzo dobrze. Hej, moi drodzy, został nam ostatni monolit. Kurwa, aż... Następny monolit. Jest pod wodą, ale dostrzegam resztki malowidła. Chyba przedstawiało coś jak głowę? Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Dobra robota, panie Crane. Ogólnie rzecz ujmując, to chciałbym znaleźć właśnie jednego jeszcze takiego dużego, żeby sprawdzić, czy ja faktycznie mam ich na strzała z tego, nie? To było bardzo ciekawe. A i w ogóle tutaj trzeba daleko iść, więc zaraz się przetnę, tylko jeszcze wejdę sobie... zobaczyć skrzynkę tutaj u góry. Zobaczymy, co w środku. I pójdziemy dalej, szukać dalej monolitów. Sierp osmański, 245, nie ma źle, szkatułka. Te szkatułki są spoko, bo one są drogie ogólnie. Dobrze, moi drodzy, ja będę sobie wracał powoli do łazika i udawał się w dalszą podróż. Aha, bo ja wszedłem w ogóle zupełnie inną ścieżką, już teraz schodzę, także... Masz śmieciu z toksycznego bełta i mnie nie denerwuj. Dobra, to ja lecę dalej i słyszymy się, jak już dotrę na miejsce. Okej, moi drodzy, droga na ten monolit nie była najłatwiejsza. Zostawiłem gdzieś tam swój łazik, później zginąłem oczywiście. I musiałem sobie tu przetruchtać, tu i jestem na górze. Oj, to jakiś szkieletor nawet. Widzę monolit, panie Attilo. Proszę go opisać. Jest tu malowidło, wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu, ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, nie, panie Crane, to nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan twierdzi? Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Proszę iść dalej. Panie Attilo, to już wszystkie. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. Okej, a gdzie jest to najwyższe miejsce? Gdzieś tutaj. Po zupełnie przeciwległej stronie. Uwielbiam tę grę, naprawdę. Uwielbiam, ubóstwiam, Dying Light jest cudowny. Kocham Techland i nie wiem, co ich teraz... Nie pamiętam, jaka firma ich kupiła, ale... Właśnie tak, cudownie. Właśnie to chciałem zrobić. Dokładnie tak chciałem dostać się, jakby wiecie, w bezpieczne miejsce, żeby móc sobie wziąć swój łazik, prawdopodobnie zostanę zrespiony na ambonie niedaleko łazika. Dzięki czemu... Ja jestem w rezydencji, ale mam 30 klatek, nie wiem, czy wy to widzicie. Pewnie to widzicie, bo to jest czuć aż normalnie, jak to się kurwa tnie wszystko. Oj, masakra, muszę stąd
Czekajcie, najpierw muszę sobie przywołać łazik. Gdzie to się robi? Tutaj, tu. Nie, to jest radio. Na dole to jest wszystko, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, co? Ja będę się już powoli z wami żegnał. Bez 25 minut. A to oznacza, że będziemy kończyć... Gdzie to jest, kurwa, wyjście z tego przybytku? Tu. To oznacza, że będziemy kończyć. Ja się udam powoli sam w stronę Świątyni Słońca. I zobaczymy, czy to już będzie ostatni odcinek. Nie wiem, 90% fabuły mamy. I robimy kolejne zadania fabularne. Być może to będzie, następny będzie ostatni. A jeżeli zdarzy się tak, że następny odcinek będzie trwał tam, nie wiem, 10-15 minut, to dokleję go do tego po prostu i ten będzie ostatni. No, tak więc tak będzie, bo jeżeli ja mam, wiecie, grać 15 minut następnego odcinka, gdzie... Matki Boga Słońca! Ile tu! Niech mi ktoś pomoże, jestem na ambonie myśliwskiej! Wiecie co? Ja mam zajebisty pomysł, bo... Ja go chyba zabiłem. No. No jednak nie. Czekajcie, bo te toksyczne bełty... A, kurwa, ja muszę stąd wyjść w ogóle. Te toksyczne bełty mają na strzała, a te nie wiem, bo w sumie nie wiem, czy trafiłem go w głowę. Chyba niespecjalnie. Ale ten toksyczny ma go na strzała. Widziałeś to? Jeden z drugim? Kurwa, to jest piękne. O Jezus, jak żebym ja to wcześniej wiedział, moi drodzy. Stalowy bełt sobie tylko podniosę. Kolejny i kolejny. Gdybym ja wiedział, że ta kusza ma taką moc, to ja bym normalnie z tym poszedł. Znaczy ta kusza, te bełty, bo ja w ogóle... mogę tworzyć te bełty? Czy ja mogę tworzyć toksyczny bełt? Mogę, mam jeden. Aha, bo potrzebuję ziół, gwoździ. Ja pienię, przecież to jest takie proste. Jeszcze 15 sztuk mi się wytworzy, czajcie to? Ja mam teraz 19 strzałów na takich luity. Czajcie to? Bo ja nie czaję tego ogólnie. Jest to ponad moje wszelkie wyobrażenia i wszelkie jakby pomyślunki. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze zabijanie tych dużych stworków na strzała z toksycznego bełtu, bo mi się to podoba. Ale co, ja nie przedłużam. Tak więc, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, suba oraz komentarz i słyszymy się już następnym razem. Mam nadzieję w ostatnim odcinku. Trzymajcie się. Cześć.